Siema Minecraft ziomy, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Salejka, w dzisiejszym odcinku będziemy oceniać najlepsze gildie na moim serwerze, czyli taką top 16 będziemy oceniać. No i co? I kurde blaszka, pamiętajcie, że odcinek oglądać do końca, bo no bo po prostu niektóre gildie naprawdę mają bardzo fajne pomysły na wbicie topki. I co? I słuchajcie, też zmieniłem shadery, nie wiem czy wam się tak podoba. To jest takie są, w sumie są takie normalne shadery jakby, takie jakby shadery, ale jakby na takim, tak bez shaderów. Tak jest troszeczkę takich opcji z shaderów tutaj wrzuconych, ale ogólnie no tak wygląda to troszeczkę jak taki normalny Minecraft, więc jeśli wam się to podoba, to napiszcie w komentarzu hashtag shadery. Hashtag shadery, jeśli wam się to podoba. O, teraz możecie hashtag shadery, o tak, możecie napisać. No i zobaczymy, ilu osobom się to podoba, kurde blaszka. No i co, Halosik? Bo Halosik jest ze mną i chyba się będziemy już tepać, nie? Tak, tepajmy się, dawaj, dawaj. Nie ma co tracić czasu. Nie ma co tracić czasu. W takim razie, do jakich gildii się tepniemy? Dobra, to wybieramy sobie z tej 16 topki, tak? Tak, 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 tak. Dobra, tak, to może wybierz pierwszy. No to SPK będzie pierwsza. Dobra, jako SPK gildia 100. Zobaczymy, co tam jest. Mi się wydaje, że czyli takie... pierwsza gildia to jest taka typowo z takim jakby opsem. Takie, to cały blok stary z opsa, nie? Zobacz jak to znaczy, wygląda. No ja się wiesz, ja się spodziewałem tego, że te pierwsze gildie będą ogólnie takie robione pod topę, że nie wiadomo czy ktoś z tych pierwszych gildii w ogóle jakiś zamek będzie miał, żeby pod design robić czy coś, tylko bardziej mi się wydaje, że pod klepę wbijać ranking, wiesz? No właśnie, i właśnie zobaczymy jakie są sposoby tych najlepszych gildii na obronę. Jak widzicie tutaj pierwsza gildia na topce, w topce Dragona ma tutaj trzy warstwy piachu, czyli łatwo to idzie przebić. Zobaczymy czy też mają tutaj na... Mają boyfarmery. Czyli tutaj mają, zobaczcie ile mają warstw boyfarmerów. Czyli jednak tego przebić nie można dość szybko, bo tutaj macie, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, nie, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, pięć. Kurde, już nawet ciężko mi się połapać, bo to jest tak ciemno. Ale jest kurde, 15 minimum chyba. 15 minimum mają, no więc no, dość konkretnie. Piasek, więc... A tutaj? Tu też zobacz to stary. Wszystko są boyfarmery. Wszystko są boyfarmery, więc pierwsza gildia SPK jest praktycznie nie do przebicia. Zobaczymy jak wygląda ich gildia w środku przy okazji. Jest to dość ciemno, dlatego co oświetlimy i w ogóle zauważyłem, że oni mają zejścia. Ja nie wiem, a może oni właśnie mają specjalne takie zwyczajenie, że nie ma zejścia. Mi się nie? wydaje, że oni mogą mieć bazę na górze, a homy mogą mieć na dole. Tak, homy pewnie mają pustynę. To tepniemy się przykładowo na 30 poziom gildii SPK. Wow, zobacz, nawet mają... jajko obudowane dosłownie, co, tak. Co do krateczki, nie? Mają jajko obudowane dosłownie. Już bardziej się nie da. Dobra, tepniemy się na 20 może, to na 10, na 10, coś jest na 10, jest. O, tutaj... Czy zobacz, że gildia SPK tutaj musi ostro kopać. Zobaczmy, czy ktoś jest online, info SPK. Nie ma nikogo online. Nie ma nikogo. Ale, ale już widzę takie, taką takie niektóre osoby, które kojarzę, przykładowo Przem.pl i Beksusik. Beksusik też, no. Czyli to są osoby, które kurde, no w sumie dość często miały topę na Dragonie, więc... No, więc no, klasyk, tutaj się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o skład drużyny tutaj tej gildii. Tu są, o! Zobacz, a nie, to są jakieś jakaś główka, myślę, że to jest Bacon. Zobacz, nie mają TNT tak w ogóle schowanego. I siłek. No, więc no dość konkretnie. Teraz jaką gildię oceniamy? Halusie? Dobra, to kurde... Tutaj druga gildia jest Hell, tak jak początek mojego nicku, to zobacz. No dobra, dawaj, dawaj. GTP Hell. Hellosik, dobra. O, zobacz, a tu kurde jak to spoko wygląda. Mi się wydaje, że ją chyba ocenialiśmy chyba ją... raz na te tory live, mi... nie? Te tak, tory ja widzę, że my tutaj byliśmy na live, bo te tory tak kojarzę od razu no, dookoła no gildii, nie? Tylko jestem ciekaw, co oznaczają stare te takie jakby przypołowienia tej gildii. Zobacz tutaj o co chodzi. Ja nie wiem w sumie. Może ty ogarniesz? Może to może być potrzebne, ale ciężko to. W sumie nie mam pojęcia, po co może mi to nie być potrzebne, ale. Może tak po prostu wizualnie, żeby to fajnie wyglądało. Może nie? Gildia Hell jak ogląda, to napiszę w komentarzu, po co to zrobili. Bo o to, właśnie, kurde, niech Gildia ja Hell napisze, bo jestem ciekawy. Albo może niech widzowie napiszą, po co to zrobili. Jeśli w sumie macie jakiś pomysł, dlaczego Gildia Hell takie coś zrobiła, to możecie w tym momencie napisać w komentarzu. I kurde, przeczytamy to na takie najlepsze pomysły w sumie, które będą mogły się zgadzać z tym projektem. Będziemy serduszkować, najlepsze pomysły, więc... Dokładnie. No, więc napiszcie, dlaczego... dlaczego takie coś zbudowali? No waszym zdaniem, nie? Więc tu też widać, że typowo pod klepę jest. Tak, też, typowo nie? pod klepę. Zobaczymy, czy mają, czy to są warstwy. O, to są boyfarmery. Więc no dość konkretnie, nie? To wygląda. Czyli znowu, kurde, tyle warstw. Solidna, ta, solidna gildia kolejna. Tutaj przykładowo nie aha, ma tego. Zobacz, ja już wiem, po co to zrobili, bo tutaj dotąd tam wyznaczali, gdzie boyfarmery kładą, bo po skosie nie da się rzucać TNT, więc to nie ma sensu, no wiesz? Właśnie, no. To po to sobie tak wyznaczyli takie linie.
Rzeczywiście. Linie, w których mogą być przebijani, no bo ale tak czy siak, dla mnie to stary, dla mnie stary to jest i tak dość ryzykowne, bo zobaczenie na piachu nie mają na rogu. No, więc nie, no mają na rogu coś tam, ale mogliby obudować nie, tam. Nie, mają, nie mają piachu na rogu. Zobacz stary, tutaj mają dosłowną pustkę. Tak o. Więc słuchajcie, no Gildio HL, ja bym na waszym miejscu jednak to troszeczkę zabezpieczył, nie? Chociażby piaskiem tutaj po tej tak, stronie, później nie? Może bo... tam rzucekami będzie wbić. No, bo jakoś, to nie? Może być problem, może być z tego problem. No i kurde, górę jak oceniamy, Halosik? Skali od... Tak, oceniamy w ogóle tak te gildie? Ciężko, powiem ci, że tak ocenić mniej więcej no właśnie, skalowo, no. Bo to są wszystkie gildie tutaj, znaczy te dwie, które dzisiaj się tepnęliśmy, to są gildie robione tak, no wiesz, pod klepy, pod no, stopy, no to po prostu pijanie, robimy więc... takie MTV Creeps dzisiaj. Ciężko, no. Ciężko, kurde, coś takiego. Dragon Creeps, no. To jest w sumie taki pierwszy odcineczek po przerwie no, w sumie na twoim kanale, żeby ludzie mogą w komentarzach pisać tagi swoje gildie, nie? A właśnie, jeśli chcecie, żeby wasze gildie zostały ocenione, to napiszcie w komentarzu, kurde, blaszka w tym momencie tak swoje gildie, no bo wiecie, bo to ogólnie... To, słuchajcie, dzięki temu, że napiszecie tag gildii, dzięki temu właśnie, że to napiszecie, to będziecie mogli być ocenieni, jakby wasza gildia będzie mogła być oceniona w kolejnym odcinku, więc słuchajcie, nowy odcinek będzie pojawi się jakoś w... z oceniania gildii, w poniedziałek się gdzieś pojawi taki odcinek, więc kurde, no, zostawiajcie taki gildii w komentarzu. Pamiętajcie o tym, bo teraz wznawiamy właśnie, kurde, nagrywanie, bo to jest edycja na zamki teraz, to możecie w sumie pisać swoje tagi gildii. No dobra, do jakiej gildii się kolejny tepamy? Teraz ty wybierasz w takim razie. No to ja w takim razie może wybiorę Słagę. O. No dawaj, tepamy się. Pyk. O kurde, o. Mam lagi na tym kubo idzie. Halo? Dobra, wczytało. O kurde, o, ale tu mają główek dookoła, już widzę stąd. Ja o, nie mogę. Kurde, ale to spoko konkretnie wygląda ogólnie, takie główki, no, nie? No mega spoko, zobacz. Jakby jakieś takie trofeum, nie? Tak. Zaraz same premki. Widzę właśnie, pewnie nam premium w ogóle nie stawiają, nie? No, na tych Steve'ów łubów. Zoba, what the fuck, stary. A tu jeszcze mają niedokończone trofea, więc kurde, tu jakieś główki się muszą pojawić sporo, pewnie. Sporo, no, sporo roboty przed nimi, stary, ale ogólnie, ty powiem ci szczerze, bardzo mi się podoba ten pomysł. Tak, spoko pomysł, tylko znowu, kurde, to jest taka gildia, która ma te kloce dookoła, nie, zrobione, te ściany. Tak, tak. Ale zobacz, tak, to jest tak. Jakaś przerwa w ogóle. A to jest przejście chociaż jakieś, zobacz. Ale po co to jest w takim razie? Przecież nie wiem. To już nie ma zupełnie sensu, bo gdyby to był piach, to on tak, by upadał to z góry, piach, nie? Spadał, no. A TNT, może ta gildia nie wie, że TNT nie, no na pewno musi wiedzieć, skoro grają, pewno, że, no, że TNT jest dopiero 45. Słuchajcie, nie ma sensu stawiać od takiego poziomu, może w ogóle zablokujemy stawianie boy farmerów od jakiegoś tam wysokiego poziomu, bo to sensu w sumie nie ma za bardzo. Znaczy no, takie kloce bez sensu, z obca, to jest nie? Na pewno, nie? Jak TNT można od 45 poziomu w dół stawiać, no, więc to jest, kurde, to no. Jest bez sensu. Ale zobacz, tu mają pomalowaną tą na dole, tak znaczy pomalowaną, o, no, też kolorową fosę na dole, zrobili, więc no? To spoko wygląda nawet. Ale w ogóle moim zdaniem, stary, powinni to zrobić z nici, bo przykładowo tak, przez takie coś można przestrzelić, to po pierwsze, zobacz. Przez takie coś można przeperykować, ja wam od razu pokażę może. Tylko żebym się nie zabił. GM1, GM0, GM1 sobie przyszykuję, dobra. Okej, okay. I patrzcie, strzelę pomiędzy. Będę miał, mam nadzieję, że tak działa. O, można się przestrzelić, więc... No, ja się tutaj tepnąłem przez to, więc pamiętajcie, że takie coś no nie jest za bardzo skuteczne. Jeśli ktoś ogarnia sytuację, to może się z takiego czegoś wyperykować, a na dodatek może przykładowo sobie po tym chodzić, jeśli ogarnie temat. Więc... A przez nici się nie da, nie? No, przez nici się nie da, więc... No, słuchajcie... A powiedz sobie, jakby był taki kozak, który leci do tej fosy i klika od razu pod sobą, żeby otworzyć sobie młotek, no, nie? No, stary, ja moim zdaniem, gdyby ktoś tak stary to, wiesz... w pewien sposób przećwiczył, to mógłby takie coś zrobić. Mógłby takie coś zrobić, stary. Mógłby bardzo, w sumie to... Nie byłoby aż tak trudne, nie? No tak, w sumie to... No dobra, nie... więc chyba lecimy dalej, co? Bo to jest kolejna gildia stopki i teraz ty, Helo, się wybieram. Dobra, no to kurde, tutaj dawaj gildia... Może coś z dołu, Eum pokaż. Eum, chcę, dobra. Ja chcę to zobaczyć, halo. Eum 100. O, a może na terenie tej gildy od razu powiem o konkursie, bo widzę, że też są główki. Słuchajcie, jest konkursik na Swagera, tym razem już nie na sponsora, na Swagera. Więc no, jeśli chcecie otrzymać tą rangę, a ranga jest warta 50 zł, więc to jest mega dużo kasy. Słuchajcie, więc jeśli chcecie wygrać tą rangę, to wystarczy, że w tym momencie zostawicie łapkę w górę, w tym o momencie, jeśli nie macie zostawionej. Zostawicie suba na kanale, jeśli macie już suba, to zostawcie dzwonka i napiszcie swój nick w komentarzu. I od razu z tym nickiem w komentarzu możecie napisać tak swoje gildii, bo no będziemy oceniać wasze gildie, nie? Na kolejnym dokładnie odcinku. No. I będą może, jak będzie superancka gildia, to będą może też swagery rozdawane. Zobacz, stary, ktoś tutaj zdedał. O, ktoś tutaj się wyłożył, no, widzę właśnie. No. Kurde. Podejrzane. A zobacz, tutaj nawet te... Co? Niki wypisują, taka sala... Taka kurde tutaj...
nie sala chwały, kurde, ale takie, wiesz, trofea takie tutaj są, nie? Ich zdobycze. O kurde, zobacz, stary. Popodpisywane wszystko, no ja kurde szanuję. O kurde, tutaj też szanuję, bo to kurde jednak, no, świadczy o tym, że gildia leci konkretnie pod topę, nie? Znaczy klepy, jest klepy. Na razie 16, nie? Ale tak czy siak to i tak jest bardzo dużo dla mnie, nie? No, zdaniem, kurde, to w top 16 już się znaleźć z gildią, to już jest, no, to już kurde, jest osiągnięcie, słuchajcie, to już wyzwanie jednak. Dobra, no i co? I chyba, Halusiek, będziemy kończyć odcinek już, co? No już tutaj troszkę, kurde, nagrywamy, więc 10 minut żegnać. Odcinka, kurde, blaszka, więc słuchajcie, no, jeśli chcecie, żeby wasza gildia została oceniona w kolejnym odcinku, to pamiętajcie, co macie zrobić, wystarczy tak gildi w komentarzu. No i co? I my już się będziemy z wami żegnać, dziękujemy bardzo za oglądanie, widzimy się w nowym odcinku już w sumie w poniedziałek gdzieś. W poniedziałek, we wtorek gdzieś. A właśnie, ja zapraszam jeszcze do Halusika na kanał, bo u niego odcinek pojawi się jutro, więc zostawiajcie mu suby. I co? Siemaneczko! Żegnamy się! Nara! Elo! Elo!